Tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku z Q&A, czyli serii, w której odpowiadam na wasze pytania zadawane w komentarzach. I lecimy do pierwszego pytania, które zadał Paweł Cienków, nasz ulubiony widz. Cześć, witam bardzo serdecznie. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź, jedziemy dalej. No i po wstępie chciałem wam powiedzieć, iż poprzedni odcinek obejrzało 115 osób, dostaliście 29 łapek w górę i zadaliście 67 pytań. Jest to strasznie dużo, więc w odpowiedzi na pytanie podzielę to na krótsze odcinki, 5-minutowe mniej więcej. I nie zadawajcie pod tymi odcinkami pytań, zadawajcie tylko pod tym ostatnim Q&A. Tak, rozumiecie, to jest Q&A 8,5, zadawajcie pod tym Q&A 9. Więc lecimy z kolejnymi pytaniami. Kolejne pytanie zadała Ida. Nagrasz Czuby Buny? Nie wiem. Riko Król Sucharów. Jak to się stało, że zostałeś YouTuberem? A więc stało się tak, iż wpis na mój kolega po fachu, Mr. Neonek, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapytałem się go, jakim programem nagrywasz gameplay? A on mi napisał, że Action. No i pobrałem ten program i nagrałem sobie pierwszy odcinek, poranny rankingowy jeden mechmagiem. Był on beznadziejny, ale tak zostałem YouTuberem. Pobrałem sobie program i nagrałem pierwszy odcinek, bo tak postanowiłem, że fajnie by było coś nagrać z tego Hearthstone'a. Zaczął mi dobrze iść. Riko Król Sucharów, gdzie byłeś? Czy byłeś kiedykolwiek w życiu za granicą? Czechy się nie liczą, buźka. A więc byłem, oczywiście, byłem w Czechach, hahaha. Byłem na Słowacji, byłem na Litwie. Z sąsiadów polskich to wydaje mi się, że to tyle, ale również byłem na Ukra na, nie na Ukrainie, na Chorwacji, a więc przejeżdżałem przez Austrię również, prawda? No, w tych takich krajach byłem za granicą. X Virtualizix, którą stroną papieru toaletowego się podcierasz? A więc tą ze wzorkami. Riko Król Sucharów, jak wyglądasz z czapką na głowie? Pokażesz się w czapce na odcinku. Tak, tylko zapomniałem, zaraz wracam. Znaczy, u was to będzie sekunda, a ja muszę po nią zajść. A więc tak wyglądał z czapką na głowie. Głupio. Dobra. Gucik21 zadał pytanie, po co ludzie się tną? Jest to bardzo filozoficzne pytanie. Nie spodziewałem się go usłyszeć akurat od ciebie, Gucik, ale cóż. Dlatego, bo są idiotami. Dokładnie tyle chciałem powiedzieć. Nie, no nie, oczywiście, jeżeli człowiek jest mądry, głównie się tną, jak dostaną kosza, prawda? Ale jeżeli człowiek jest mądry, to umie to przeciąć, a jeżeli jest głupi, to się tnie, prawda? No, więc ludzie, którzy się tną, są mało inteligentni, pamiętajcie. Mało wytrwali. Riko Król Sucharów, jaki jest twój ulubiony kolor? Pomarańczowy. Gucik21. A może nie. Lepiej nie czytajmy tego. Ania Pierożki, skąd wzięliście numer do agencji towarzyskiej? A więc nasz dealer, Kuba Długosz, nam go dał. Jadąc Wispolem przez Ustroń, zobaczył tego, prawda? Zobaczył ten numer i go nam dał. Riko Król Sucharów, zrób konkurs wśród widzów, aby stworzyli własną gwiezdną zupę i posyłali ci jej zdjęcia. I to jest wspaniały pomysł, widzowie. Zróbcie własne gwiezdne zupy i wyślijcie mi zdjęcia najlepszą. Pokażę na odcinku. Ulun38, wymyśl jakiś konkurs? Znak zapytania. To jest ten konkurs. Z tymi gwiezdnymi zupami. Odcinek kolejny. Gucik21 zadał pytanie, czy ubierzesz się szlafrok i będziesz udawał Jedi na odcinku? Jak to się ubiera? Jezus, to jest czarna magia. Ale czekajcie. Czekajcie o na chwilę. Prawda? O, kurde, bo ja nie umiem tu w ten rękaw trafić. O, jest, jest, jest. Jest, 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 jest. I'm your father. A więc tak się ubiera w szlafrok i udaje Jedi na odcinku. Lecimy do kolejnego pytania, które zadał Pyro. Czy lubisz ogień? I taka buźka śmieszna. Tak, ogień jest bardzo fajny. Bardzo lubię ogniska i lubię siedzieć przy ognisku wraz z moimi kolegami harcerzami. I pytanie połowy odcinka, które zadał X Virtualizix. W ostatnim odcinku mówiłeś, że pozdrawiasz siódmą drużynę harcerską, ale czemu siódmą? A która jest szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza? A więc tak.
Te numery to nie jest kolejność, tylko są liczby, które każda drużyna sobie wymyśla, prawda? Na przykład jedna jest siódma, jedna jest dwunasta, jest pierwsza gromada, jest trzecia drużyna, no ale siódma drużyna jest najlepsza. I to tyle w tym pół odcinku. Zapraszam Was na kolejny, a na razie cześć, pa pa.